Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę odcinek, to tylko przypomnę o darmowym treningu 21 września w środę o godzinie 19. Widzimy się na YouTubie. Będzie to skierowane głównie do osób mniej więcej z rankingiem 1600 w internecie lub mniej, ale wszyscy chętni, zawsze mile widziani. Moi drodzy widzowie, no cóż, trwa bardzo silny turniej w internecie. Meluetter Champions Chess Tour, w którym bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek i Magnus Carlsen oraz Hans Niemann. Pewnie większość osób się orientuje z niedawno zakończonego turnieju w Stanach, gdzie Niemann w pięknym stylu wygrał z Carlsenem czarnym kolorem i Carlsen oskarżył go poniekąd, oskarżył go o oszukiwanie, wycofując się z turnieju. Znaczy, tam chyba nie padły jakieś konkretne słowa ani dowody. No a w tym turnieju się spotkali właśnie online tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika i partia rozpoczęła się ruchem D4. Carlsen zagrał skoczek F6, C4. No i tutaj mistrz świata poddał partię, rozłączył się i nie grał z Niemannem na znak protestu zapewne. No cóż, nie lubię takich sytuacji, szczerze mówiąc, ale mogę przypuszczać, po co tutaj to się wszystko dzieje. No, ciekawy jestem, czy Carlsen bierze to na poważnie, czy jego duma nie pozwala mu grać dalej z Niemannem, bo uważa, że faktycznie z nim oszukiwał, chociaż oficjalne potwierdzenie organizatora z turnieju ze Stanów było takie, że Niemann jest czysty i nie oszukiwał. Poza tym wydaje mi się, że, znaczy moje zdanie już znacie, też zamieszczę Wam film, w którym o tym opowiadam oraz z partii Carlsen-Niemann. Wydaje mi się, że tutaj Carlsen troszkę przesadza i no tak, na pewno szum będzie wokół niego z takim zachowaniem, ale to nie jest fajne na pewno dla organizatorów turnieju, że poddaje partię. No cóż, ciężko stwierdzić, tu trzeba podać dowody, jest to na pewno bardzo ciężko udowodnić, ale no, raczej cały świat już wie, że tutaj Niemann jest czysty, jest to zawodnik perspektywiczny. No nic, ocenę zostawiam Wam w komentarzach. Nie jest to najważniejsza informacja ze świata, ale w świecie szachowym oczywiście jest o tym gorąco. Tutaj Magnus poddał, co zrobić? Nie chcę się nad tym za bardzo rozwlekać. Przy okazji oczywiście o tym wspomniałem, ale pragnę Wam przedstawić partię pomiędzy dwoma polskimi zawodnikami, którzy grali ze sobą właśnie w tym turnieju. Jan Krzysztof Duda spotkał się z Radosławem Wojtaszkiem. No i partia była, myślę, że interesująca dla kibiców. Dlaczego by jej nie zobaczyć? I przejdźmy do rzeczy. Tutaj Duda zagrał ruch D3. No, wiadomo, panowie grali ze sobą już wiele, wiele razy. Posunięcie D3 nie jest to jakieś dziwactwo. Można przejść po prostu do fajnych struktur. Radek zagrał D5, skoczek F3, skoczek F6. Tutaj przedstawię to dosyć powierzchownie, gdyż nie jest to jakaś taka partia na super wysokim poziomie, w takim sensie, że nie jest to partia grana klasycznie przy szachownicy, tylko w internecie. Przedstawię po prostu pokrótce. Skoczek z B na D2 z planem E4. C5, tutaj Radek oczywiście konstruuje centrum, jest ruch E4, skoczek C6, figury się fajnie wyprowadzają. Radek czeka oczywiście na wybicie z normalną, prostą grą. G3, białe, E5, centrum zbudowane, goniec G2, taka trochę królewsko-indyjska odwróconym kolorem, co jest ciekawe. Goniec E7, roszada. No i nastąpiło bicie na D5 w końcu. Skoczek wybił, skoczek C4, czyli widzimy, że białe przymierzają się do ataku na pionka E5. Na co Radek odpowiada F6, normalne posunięcie cały czas. C3, ruch C3 przede wszystkim tutaj nie pozwala wejść skoczkom, co jest bardzo ważne. Poza tym czasami jest taki fajny przełom w centrum pod tytułem D4. Król H8, czyli taka profilaktyka ze strony naszego jednego z arcymistrzów Radka. Posunięcie A4, żeby tam B5 nie korciło, goniec E6 i A5. No i to jest ruch ciekawy, taki też typowy, właśnie jakbyśmy odwrócili kolory i czarnymi grali królewsko-indyjską, no to w tej sytuacji oczywiście gramy po to, żeby tutaj się na skrzydle troszeczkę rozepchać i spróbować poszarpać. Hetman D7, hetman A4, wieża AB8. Na spokojnie, ten ruch jest ciekawy z prostego powodu. Grozi B5. Oczywiście tu jest bicie w przelocie, ale B5 czarne chcą grać. Nie polecam w takich sytuacjach grać na przykład takiego ruchu jak A6, bo tu się pojawia niestety słabe pole i te B5 będzie niemożliwe z uwagi na bicie w przylocie tak w przyszłości. Wieża AB8, skoczek z F na D2, B5, bicie,
I hetman zagrał na b5. No, wygląda to logicznie ze strony białych. Oczywiście blokada. Tutaj Radek zagrywa hetman c7, wzmacniając oczywiście tego pionka troszeczkę. I tutaj Janek zagrywa wieża a6. Jest to potężny błąd. Zaraz pokażę dlaczego. Jak należałoby zagrać? Jeden ruch tylko wystarczy pokazać według mnie. Takie proste posunięcie wieża e1. Prosty ruch, który pozwala w przyszłości może zagrać F4, ale to jest takie standardowe zagranie. No widocznie tutaj po prostu Janek miał inne plany, zagrał wieża A6. No ruch błędny, to jest podstawka naszego arcymistrza. Dlaczego? Można sobie na chwilę zatrzymać materiał, spróbować swoich sił przy okazji i to jest posunięcie skoczek z C na B4. Piękne oddanie figury z prostym zamiarem. No, bić to trzeba, no bo tutaj grozi wzięcie wieży. Jak wieża odejdzie, no to będzie zagrany taki sam ruch jak w partii, czyli po biciu tutaj na b4 goniec zagrał na d7 i okazuje się, że hetman jest w pułapce. Zdobycie hetmana jest tutaj już nieuniknione. Widzimy też, że wici skoczek. Trzeba taktycznie troszeczkę poogarniać, bo na razie oddaliśmy figurę, ale zdobywamy właśnie hetmana. Skoczek zagrał na a3. Wybicie oczywiście nastąpiło. Skoczek, hetman d7. No i hetman za dwie lekkie figury to jeszcze może nie jest jakieś super zwycięstwo gwarantowane, trzeba bardzo uważać, ale przewaga ogromna czarnych, zdecydowanie. Wieża a7, tutaj hetman zbił i goniec zbił. Hetman zbił na d3, w tej sytuacji goniec e4, hetman wrócił z obroną właśnie gońca, którego atakowała wieża. No i teraz patrząc na tę sytuację, jeżeli tutaj białe by mogły zrobić jakieś kilka ruchów, oczywiście nie można, ale jakby teoretycznie, to można by się ustawić tak, że na przykład b5, skoczek c4, wejście gońcem na e3, jakiś ruch g4, czyli takie blokady. No nie wiem, czy to byłoby wystarczające, aczkolwiek białe na pewno mogłyby się fajnie tutaj ustawić, no tylko, że nie można zrobić 3-4 ruchów na raz, na szczęście w szachach. B5 nastąpiło. No i teraz Radek szuka ucieczki dla swojego hetmana. Hetman E6 bardzo dobrze, bo tutaj też goniec się troszkę oswobadza. Plan czarnych jest taki, żeby iść pionkami i próbować, no może atakować też króla. Goniec na C6, F5 nastąpiło, goniec D7 i hetman na F6. Skoczek C4, widzimy się, tutaj Janek próbuje tymi figurami rozegrać. Jednak jest F4 i to jest bardzo dobry ruch, taki bardzo nieprzyjemny uważam, dlatego że zamyka gońca. No i tak troszeczkę dobieramy się tutaj do białego króla. Wieża C7 próbuje Janek, goniec D8, wieża C6, hetman E7. Oczywiście czarne mają tutaj już taką w miarę swobodną grę. Goniec D8 teoretycznie wygląda według mnie źle, ale z praktycznego punktu widzenia on tutaj broni bardzo ważnego pola B6. No i te ciężkie figury też za chwilę się na pewno rozegrają. To znaczy wieża F8 już dobrze działa. Goniec zagrał na H3, goniec C7, wieża E1, bicie pionka nastąpiło i hetman F7. Zobaczcie, piękne zagranie, są dwie groźby. Strzał tutaj i strzał tutaj. Robi się bardzo nieprzyjemnie białymi. Janek zagrał goniec E3 broniąc, no i cóż, Radek proste gra teraz szachy, no bo trzeba grać prosto, czyli wybicie, wybicie tutaj na C7, wybicie na B5, wzięcie tego pionka, bardzo zresztą nieprzyjemnego pionka B5 i tutaj myślę, że czarne już oddychają swobodnie w tej sytuacji. No, dwa gońce na dwa hetmany. Czasem są takie sytuacje, że te dwa gońce są silniejsze, ale no nie w tej konfiguracji niestety. Tutaj wieża zagrywa na B1, wieża F3. Dlaczego wieża F3? To jest też ciekawe. Warto sobie uświadomić, ta wieża ma jeden cel. Wieża zagrała na D1 i ten cel właśnie jest w tym momencie realizowany poprzez bicie na E3. Właśnie oddanie tutaj wieży za gońca nadal utrzymuje czarnymi przewagę materialną, a przy okazji rozwala pozycję króla białego. I hetman E2 wtargnął do obozu i robi się bardzo gorąco. Oczywiście Janek już nie zważa na obronę pionków, bo to kompletnie nie ma sensu, tylko ustawił wieżę, żeby próbować kontratakować. Na co Radek oczywiście wybił z szachem, bo ma do tego prawo i czas przede wszystkim na to. Bicie na E4, przepraszam, szach na E4, król H2, i hetman G6. Proste zagranie, bronimy pionka. Jeżeli wieża wybija, no to straty materialne. Znaczy już przewaga po prostu czarnych jest na tyle duża, że sobie spokojnie radzą, w razie czego. No więc białe oczywiście nie mogą bić na G7. Wieża F7, wieża D8 na wolną linię, żeby już tam straszyć. Prosta rzecz.
Próba wymiany. Bardzo sprytne posunięcie ze strony Janka, dlatego że po wybiciu będzie mat na f8. Bardzo trzeba uważać. Wieża g8 wydaje się ruchem pasywnym, ale zwróćmy uwagę, że bronimy pionka, dzięki czemu hetman jest swobodny i można hetmanem podziałać. Goniec f5, hetman g5, tutaj król g2. Oczywiście można tutaj sobie też rozważać inne, dokładniejsze ruchy z silnikiem i tak dalej, ale zapewniam Was, że Radek tutaj już kontroluje sytuację w tym momencie, więc nie zagrywa złych ruchów, zagrywa cały czas dobre posunięcia. Jest h5, bardzo fajne posunięcie, bo grozi h4, czyli hetman współpracuje z pionkami i próbuje coś tutaj podziałać. Hetman król h3, c4, wieża d na e7, hetman c1, no widzimy, próba dobrania się do pionka, do prowadzenia swoich, goniec na e4, bicie, wieża f5, no próba mata, też trzeba bardzo na to uważać. Janek próbuje, sprytnie gra i jedyne posunięcie, które broni to wszystko, to jest ruch hetman na e2. Jeżeli by zagrało, na przykład, żeby jakby tutaj zagrały czarne na g6, no to zadanie dla Was. Jak zagrać białymi, żeby tę partię wygrać? Można zatrzymać materiał oczywiście. Taktyki nigdy za wiele. Otóż to posunięcie to wieża h5, jedyne wybicie i wieża h7. No, skończyłoby się to niestety bardzo źle. Na szczęście tutaj Radek wie, o co chodzi. Zagrywa hetmanem na e2. Wieża zbiła na e5 i g5 ze strony czarnych. No wydaje się, że król jest odkryty, ale zwróćcie uwagę, że ten ruch g5 nie dość, że broni h5, to jeszcze atakuje tutaj króla i grozi mat. Więc goniec zagrywa na g2, trzeba się bronić. Szach, król h2 i h4. No i tutaj to czarne królują. Oczywiście wybicie, wybicie, król g1, c3, pionek dochodzi do pola przemiany za moment. Goniec e4, nastąpił szach, wieża d8. No i tutaj widzimy, że wieża z hetmanem już mogą współpracować bardzo dobrze. Goniec c2, szach nastąpił, król g1, szach nastąpił. I tutaj oczywiście Radek troszeczkę zaczął szachować, ustawiać swoje figury optymalnie. Hetman h4 i widzimy, że jest bardzo nieprzyjemna groźba. Wieża d2, wieża f2, g4, tutaj już do parteru Janka sprowadza. H3, szach. I nastąpiło hetman h4 jeszcze. No myślę, że to ruchy już takie kontrolne po prostu, żeby może nie było wieża e7, ciężko w sumie stwierdzić. Panowie mieli czas, jaki mieli, także widać tutaj 11 sekund w tym momencie, więc trzeba było praktyczne ruchy zagrywać. Wieża f8, goniec zagrał, wieża f2, wieża e8 i król g7. I w tej sytuacji Janek poddał partię. No nie ma co grać, bo grozi po prostu mat, a jak nastąpi wybicie, to pionek wybija i tutaj hetman sobie swobodnie już w tej sytuacji radzi z pionkami czarnymi. No cóż, taka można powiedzieć chyba niespodzianka mała w polskim obozie. Radek wygrywa z Jankiem. No ale to się zdarza, błąd Janka został bezlitośnie wykorzystany. Myślę, że w ramach ciekawostki warto było przyswoić tę partię, ten pojedynek. Zobaczymy, jak panom pójdzie w eliminacjach. Póki co zajmują dobre miejsca premiowane do finału, więc trzymamy kciuki za zawodników. A jeśli chodzi o sytuację Niemann Carlsen, no to pozostawiam Wam do komentarza. Powiem wprost, no nic się jakiegoś takiego strasznego według mnie nie dzieje. Chyba jakaś krzywda wielka się nie dzieje, jest tylko wielki szum. Ja uważam, że Niemann nie oszukiwał. Carlsen uważam, że się zachowuje troszeczkę dziecinnie, może przerost ego, może coś. Ciężko stwierdzić, trochę jest porównywany w tym zachowaniu do Fischera, ale to tyle. Mam nadzieję, że umiliłem Wam czas. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!